Polska jest w trakcie dużego procesu transformacji energetycznej. Z jednej strony rozwijamy energię odnawialną po to, żeby zmniejszyć naszą emisyjność miksu energetycznego, żeby obniżyć cenę energii, ale wiemy też, że długoterminowo te globalne trendy, takie jak elektryfikacja chociażby, spowodują, że zapotrzebowanie na energię będzie rosnąć i ta energia musi być dostępna przez cały czas w sposób stabilny. Stąd wciąż istotne są technologie konwencjonalne. Kongres organizacji INLA, który współorganizujemy jako DISE, jest takim cyklicznym, dużym, globalnym wydarzeniem, gdzie spotykają się ludzie z całego świata, którzy tak naprawdę realnie uczestniczą w procesie budowy, eksploatacji bloków jądrowych. Polska chce mieć elektrownię jądrową, musimy się do tego dobrze przygotować, wiele czasu już upłynęło, więc teraz nadszedł czas już do rozpoczęcia tej inwestycji i realizacji jej. Dlatego też bardzo duże grono ekspertów z całego świata dyskutowało właśnie o tych ramach regulacyjnych, prawnych, które są niezbędne do tego, żeby takie projekty realizować. Ponad 370 osób z całego świata w zasadzie przyjechało na tę konferencję. Jesteśmy z tego też bardzo dumni i sądzimy, że ten głos, ten właśnie tutaj ciąg debat wesprze polski program energetyki jądrowej, no bo tak jak powiedziałem, czas tą elektrownię już realizować.